Kwarantanna wymaga, by osoby nią objęte pozostawały w domu przez co najmniej 14 dni. Polski rząd wystosował ważny apel w tej sprawie, niewiele osób o tym wie. Kwarantanna domowa jest oficjalnym zaleceniem sanepidu w sprawie działania prewencyjnego przeciwko rozprzestrzenianiu się groźnego koronawirusa. Polski rząd wystosował oficjalny apel w tej sprawie, każdy obywatel powinien o tym wiedzieć. To bardzo ważne informacje. Kwarantanna domowa ma zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa w związku z szalejącą pandemią wirusa SARS-CoV-19. Sanepid zalecił, by dobrowolnie poddać się kwarantannie domowej. W szczególności dotyczy to osób, które najbardziej narażone są na groźne konsekwencje zakażenia koronawirusem. W grupie ryzyka znajdują się przede wszystkim osoby starsze oraz przewlekle chore. Dla wielu Polaków zastosowanie się do zaleceń rządowych jest niezwykle trudne, jest to jednak konieczne, by opanować rozprzestrzenianie się wirusa. Włosi, którzy dzisiaj rozpaczliwie walczą z ogromną epidemią, wcześniej zlekceważyli te same zalecenia. Rząd apeluje do obywateli, by nie popełnili tych błędów. Uruchomiono również specjalny system pomocy dla osób pozostających w nakazanej kwarantannie. Polski rząd przekazał w tej sprawie ważne informacje, niewiele Polaków o tym wiedziało. Osoby pozostające w kwarantannie mogą liczyć na pomoc. Każdy, kto został objęty kwarantanną, może liczyć na pomoc od lokalnego ośrodka pomocy społecznej. Wystarczy skontaktować się z placówką telefonicznie i zastosować się do poleceń. Szczególne zalecenia dotyczą osób starszych, samotnych oraz niepełnosprawnych, które same nie są w stanie zapewnić sobie podstawowej opieki. W sytuacji, kiedy osoba starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź rodzina, nie jest w stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli gmina. Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczane przez osoby wyznaczone w danej gminie, we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych, napisano w oficjalnym komunikacie rządowym. Dzisiaj grzeje, 1. Zakażony minister przekazał smutne wieści. Koronawirus postępuje w szybkim tempie. 2. Polski minister zarażony koronawirusem czuje się gorzej. Znamy szczegóły. Potrzebę uzyskania pomocy można również zgłosić funkcjonariuszom policji, którzy kontrolują osoby pozostające w kwarantannie. Dotyczy to dostarczenia podstawowych produktów żywieniowych lub leków oraz potrzeby załatwienia pilnych spraw. Rząd poinformował także, że w lokalnych ośrodkach opieki społecznej oraz powiatowych centrach pomocy rodzinie można otrzymać pomoc psychologa. Najlepsze newsy dnia, źródło, portal GOV. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.